Ciarstwa choć nosił przydomek Dziadek, czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz świata w skokach, podczas wojny kurier tatrzański. Stanisław Marusarz, gdyby żył, kończyłby dzisiaj 100 lat. Publiczność miała największą radość. Ja chyba jedne z największych braw miałem za skok wylądowany na plecach i wstał. Tak było w 1932 roku na igrzyskach w Lake Placid. Marusarz, symbol polskich skoków, czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz świata z 1938 roku z Lahti, chociaż powinien być mistrzem. Każdy wie, że tam sędziowie pomanewrowali przy jego wyniku i dlatego był drugi, a nie pierwszy. Dziadek oddał ponad 10 tysięcy skoków, w tym 7 tysięcy na ukochanej Wielkiej Krokwi. Bił tam rekord ponad 10 razy. Dwa są szczególne. 88 metrów, ten czas, kiedy mi się córka urodziła. Druga córka się urodziła, ustanowiłem drugi rekord, 89 metrów i to najbardziej wspominam. Teraz wszyscy, którzy pojawiają się na Wielkiej Krokwi, wspominają także jego, patrona obiektu. Ten człowiek oddał dla Krokwi, dla skoczni całą swoją duszę. I dlatego też myślę, że ta skocznia nie mogła nosić innego imienia. Stanisław Marusarz zmarł w 1993 roku. Spoczywa na cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku w Zakopanem.